Prawie 1/3 Polaków odżywia się zdrowiej w wakacje niż dotychczas, wynika z badania przeprowadzonego przez markę Optima. Wakacje sprzyjają takim zachowaniom. Nasz organizm naturalnie tak się zachowuje, że chcemy jeść mniej, więcej pijemy, ograniczamy ciężkie potrawy. Są też dostępne warzywa i owoce. Prawie 60% osób, które odżywiają się zdrowo, wybiera owoce i warzywa. Świeże owoce i warzywa, które są sezonowe w okresie letnim. Więc odżywianie polega właściwie na tym, że wprowadzamy je do diety i wówczas mamy ochotę na takie jedzenie. Ograniczamy wszelkie niezdrowe używki, ale korzystamy właśnie z tego, że gdzieś po drodze do pracy zaopatrzymy się w maliny, truskawki, to mamy na biurku w pracy i przekąszamy zdrowo. Polacy więcej piją w wakacje. To też jest naturalne, ponieważ wysokie temperatury sprzyjają temu, że po prostu chce nam się pić. A tej wody powinniśmy dostarczać organizmowi co najmniej 1,5 litra w postaci napojów. Aby nasza dieta była zdrowa, powinniśmy dokonywać optymalnych wyborów i takim sposobem jest unikanie ciężkostrawnych potraw. Robi tak 40% Polaków. Kolejnym jest to, że można ograniczyć jedzenie żywności przetworzonej i robi tak 1/3. Możemy też jeść po prostu mniejsze posiłki i tak robi 25% Polaków. Kolejna grupa, 20%, stawia na pełnowartościowe posiłki, czyli patrzymy na to, co jest w składzie, patrzymy, jakie są składniki do przygotowania takiego posiłku. 16% badanych wprowadza do swojej diety zdrowe tłuszcze. To jest bardzo interesująca dana, bo to już jest wyższy poziom zaawansowania, jeśli chodzi o znajomość zbilansowanej diety. Wakacje są takim czasem, kiedy możemy o tym pomyśleć, bo mamy więcej czasu na to, żeby wprowadzać zdrowe nawyki.